Halo, halo, witam serdecznie w 18 już odcinku z serii Prince of Persia The Lost Crown. No i w dzisiejszym materiale rozpocznie się eksplorację nowej krainy, czyli tak zwanego zatopionego portu. Z tego co widzę, jest to całkiem spora lokacja. Tu mamy dwa przejścia i jedno jeszcze o wiele wyżej u góry. Więc zanim wszystko sprawdzimy, z pewnością minie sporo czasu. No i zobaczmy, czym charakteryzuje się nowe miejsce. Jest bardziej chyba piracka lokacja, z tego co można zaobserwować na pierwszy rzut oka. No i od razu mamy pułapki. Spadające kolce, dobra, to jeszcze wskoczyć na górę rzeczywiście i to nas doprowadzi na jakieś nowe regiony. Dobra, to jest jedyna opcja. Kolejne kolce, na każdym kroku dosłownie. Tak, ale patrzcie, co się wyżej dzieje. Jeżeli bym teraz skoczył na kolce, to by było już po mnie. Jak teraz to rozwiązać? Muszę te kolce zbaitować. Co jest z nimi nie tak? Ach, rozumiem. Tak? Mamy windę i teraz po raz kolejny dobieramy. Dlaczego to po raz kolejny do góry poleciało? To w sumie nad niem. A niech będzie. Nowe rodzaje łamigłówek. Więc co było? Jakiś alarm? Co my tu mamy? Okej, dobra, do niżej jakoś zejść. Czy ja biję jakiekolwiek obrażenia? Tak to wygląda? Nie wiem. W studnie? Chyba nie ma to znaczenia. Nie, może warto piętrami zmienić lokację, tędy rozpoczynimy. Nowe rodzaje przeciwnika, kurde, jak mnie rozwalił. Jeszcze wstaje po ataku. Znaczy, jak wykonałem combo, to potrafi wstając jeszcze zaatakować. Trzeba o tym pamiętać. Jeszcze kolce. Dobra. Pułapki są dosłownie wszędzie. Nie wiem, ale może wykonajmy tą arenę w bardziej zaawansowany sposób, tędy. I kolejne kolce. Na każdym kroku dosłownie. Tędy bym wskoczył. To jest jednak całkiem spora lokacja. O, jeszcze kolejny przeciwnik. Chwila, moment. Przy okazji chyba mamy save'a jakoś nieopodal. No może warto było się na tym skupić na wstępie. Dobrze, że to znalazłem. Ale nie będę niczego wymieniał. Zobaczcie, jaka wielopiętrowa lokacja. Gdzie warto było się przedostać? Tak daleko tędy? Czy może jednak wycofać się do oryginalnego szybu? Może tędy zobaczmy. Już mnie nie dogoni. No, w sumie mam go na jakieś dwa kombosy. Koleś nie ma jakoś super wiele zdrowia. Dobra, to było na farcie. Zrobiłem misklik i zadziałało. Ciekawe, czy z tych pułapek mógłbym kolesia zbaitować. O, proszę bardzo. I nie żyje. Ukryte przejście. Nasz ptak coś właśnie sugerował i proszę bardzo. Co za pułapki.
nieznacznie wretragne. Nieznacznie zwiększa obrażenie od ataku falą Atre. Okej, w sumie rzadko z niej korzystam, to jest chyba ta mocna umiejętność o coś takiego. Rzadko kiedy właśnie wykorzystuję podobne umiejętności. No w sumie na obijanie przeciwników jest to jednak całkiem niezła taktyka. No dobra, czy idziemy piętra wyżej? Zobaczmy. Gdzie mnie to zaprowadzi? Na samym początku tu zajdziemy, proszę bardzo. Kolejne diamenty. Jeszcze mamy możliwość wykorzystania jakiejś windy. Gdzie my w sumie idziemy? Może bym się wycofał jeszcze i połączył z poprzednimi lokacjami. Nie wiem, ciężko powiedzieć. No powiedzmy, że na tym się właśnie bym skupił. Jeszcze kolejne diamenty, jak się tak wysoko dostać? No nie ma opcji. Musiałbym mieć jakiegoś... A nie, przepraszam. Chyba powinno... Zawaliłem to. Chyba powinna być możliwość jeszcze strzelania. A na czym ten bohater się skupia? Czemu nie mogę strzelić do góry? O, teraz. Tylko te diamenty, nie wiem, gdzie tam poleciały, szczerze mówiąc, no trudno. Już piętra wyżej niczego nie ma. Czyli w sumie mógłbym się tylko niżej przedostać i chyba tyle. Patrzcie, jakie skarby piratów. Tych latających łatwo można właśnie załatwić za pomocą strzału. Oni się będą w nieskończoność rozpilić i ze strzałami? Come on, co się w ogóle dzieje? Dobra, nie wiem, co się dzieje. Po prostu takie obrażenie otrzymuję. To jest bez wątpienia jedna z trudniejszych walk. Nie mogę się na tych latających w ogóle skupić. Oni są tak wysoko, bez przerwy. No nic nie można zrobić na nich. Właśnie zawsze wolę skupiać na tych słabszych na początku. Ja nie mogę. Co za walka. Jakoś daliśmy radę, ale ten początek był jednak całkiem ciężki. Przeciwnicy byli po prostu zbyt wysoko, nie mogłem im zadać obrażeń. Znaczy w sumie jakoś tam próbowałem za pomocą strzała. Niestety mieli zbyt dużo HP. Ale patrzcie ile materiałów. Jednak było warto. Co jest? I to jest niby siepa uliczka, więcej już nie zrobimy, nie mogę się cofnąć na inne tereny. No dobra, 1000 golda. Fajna sprawa. W takim razie jeszcze w drugą stronę sobie przejdziemy. Może jakiś save właśnie by się odblokował niedługo. Albo teleportacja. A to z kolei?
Dobra, powoli się regenerujemy. A to z kolei jakieś miny. Też to można wykorzystać na przeciwników. Proszę bardzo. Ale te miny się co chwilę jeszcze respią. I od razu do kolejnej sobie pójdzie. Ale miny są wrażliwe tylko na mnie. Jeżeli tam przeciwnik jakoś podchodził, to nie ma to znaczenia. Ja mogę jedynie aktywować. No, no jasne. A, dziękuję serdecznie. Już mnie twórcy od razu do góry posadzili, dobra. No to robimy powolne postępy. Ale pytanie, co dalej? Jak dalej warto było się przedostawać? Może właśnie do góry jakoś bym wykonał postęp? Zobaczymy. Nie, zablokowany niestety. Z drugiej strony muszę się dostać, ale jak? Ciężka kwestia. Od góry jeszcze. Chyba mamy save'a u góry, okej. Okay. Znaczy tą teleportację. Co jest super ważne, naprawdę. Czy dobrze widziałem, czy dobra, do tędy się przedostać do góry? No. No, to się rozumie. Teraz jestem ustawiony. Ile tam potrzeba było pieniążków, żeby mieć dodatkowy poziom? 1200? Już nie pamiętam. Dobra, jeżeli chodzi o ulepszanie postaci, zrobiłbym to na koniec odcinka. Jeszcze pójdźmy na eksplorację, dopiero później zobaczymy, na co mnie stać nowego. Nie, wyżej się już nie wespnę. Chyba. Co ja kombinuję? Czy może byłaby opcja jakaś? Nie, nie da rady. Co to za mechanizmy tajemnicze? Nawet nie wiem, gdzie mam teraz iść. Nie, spróbujmy na dół. Co jest? Ale coś po drugiej stronie świata? Czemu tu się świeci jakoś dziwnie? Nie rozumiem. Nie, to bez znaczenia. A, jeszcze tu mnie atakuje. Aż tak nisko. A, dobra, czyli muszę na górę wskoczyć? Jakie mechanizmy? Co się dzieje w ogóle? Teraz chyba do góry, ale w sumie na samym początku zobaczyłbym dół. Co za straszne miejsca. Jakieś wykopaliska, czy jak je nazwać? Wow! A jak miałbym się przedostać tu niżej niby? Jakie to kombo należałoby wykonać? Tak? Dobra, udało się. Jakoś żem zdaszował odpowiednio. Co ja teraz kombinuję? No co mi to w ogóle wszystko jest? Nie, zablokowane z drugiej strony i tyle.
Na razie to ślepa uliczka z tego co widzę. Po prostu musimy wrócić i... No, tyle. Teraz należałoby się jakkolwiek pośpieszyć, nie wiem. Tak? Jakieś tu robiły postępy, chyba skrót sobie odblokuje nawet. Tak jest. No dobra. Nowy rodzaj przeciwnika, jakiś bumerang posiada? Całkiem sporo HP, na 3 kombosy tym razem. Jak się kampią, czasami teraz mi kolej zrobisz. Nic mi nie zrobisz. Dobra, perfekcyjne bloki. Załatwione. Jeszcze na bloku się jakoś dobrze leczę, pamiętam. Nie wiem, jakieś tam ulepszenie. To pułapkę mamy, z tego co widać na samym dole. Co z tym kolesiem? To on wstaje i atakuje wtedy zazwyczaj. Jeszcze od góry. Jak do kolesia wskoczyć odpowiednio. Jakaś wielopiętrowa lokacja. A tu ja mogę się pojedynkować, ja się leczę na kolesiach. Ta umiejętność lecząca jest naprawdę niesamowita. To jakiego mi backstaba wsadził. Wstaje i atakuje zazwyczaj. Trzeba na to zwracać uwagę. Że co? Jak to mi koleś tak wjechał? Niesamowicie. Nie wiem jak ta pułapka, to chyba właśnie ten wróg kontrolował, z tego co rozumiem. Teraz. Dobra, zostańmy jeszcze na obecnej arenie. Może coś odnajdziemy wartościowego u góry. Przykładowo. A jeszcze pułapki jakie. Uran, jaka ta arena jest przeogromna. Dobra, znowu na farcie, żem zdaszował. Wtedy w ogóle chyba nie ma się hitboxów przez chwilę. No i jeszcze dostałem tego Mimira, czy tam jak on się nazywał. Mimika, tak? Tego się akurat nie spodziewałem. Że taki przeciwnik będzie. No całkiem jest poważny jednak. Jakieś krytyczne ataki. Ile on ma zdrowia? Z kim ja się pojedynkuję? Ja powinno być opcja, żebym go załatwił. Come on.
wreszcie. Jeszcze eksplodował. No dobra, mam maksymalną ilość zdrowia nawet doładowaną. Jeszcze dwa punkciki i tyle. No, ewidentnie było warto. O, należy uważać, ten koleś jeszcze potrafi przywołać swoją piłę z powrotem jak bumerang. Coś więcej? Nie, to już chyba ślepy zaułek. Co mi to wszystko? No, raczej pora spadać. Chyba już wszystko przedstawiłem. Tam na dole też byliśmy. Dobra, następna arena. Dobra, najlepiej. Koleś nie nadążył. Tym razem dobra, do góry jakoś się przedostać. Gdzie ja w sumie teraz idę? Nie wiem. To miejsce jest naprawdę dosyć rozległe, jedna z największych lokacji. Nie, może do góry na samym wstępie? No właśnie, ciężko powiedzieć. A mogę się wspinać po jakichś lianach. To w sumie nowa mechanika, nie widziałem nigdy niczego podobnego. Ej, ale co dalej mam zrobić? A, już wiem, tak. No i mamy save'a. Ja, dobre postępy. Tędy z kolei, gdzie ja teraz będę przechodził? Właśnie nie jestem pewien. A tu jest już zakończenie lokacji, zobaczmy. Na wstępie jeszcze tak bym się przedostał. To raczej szybsza sprawa. Tu już nawet niczego nie mieliśmy, okej. Okej, chyba wszystko wyczyściłem, czyli po raz kolejny wracamy na górę. Przeciwnicy się czasami nawet respią. No dobra, fajne postępy. I jak dalej? Tędy? Drzewo Soma? Czyżbym wyruszał na jakieś zupełnie nowe tereny? Nie wiem. Tak to wygląda. Czyli chyba tędy bym jakiś skrót ogromny wykonał, ale właśnie nie wiem, czy idę w dobrą stronę, szczerze mówiąc. To chyba będzie już inne miejsce. Kurde, szkoda, że się chyba nie teleportowałem, tak mi się wydaje. Tak, czyli no będę robił teraz jakieś kółko ogromne, pewnie tędy, aż do tego miejsca bym się wycofał. A w sumie te lokacje drzewo Soma będzie teraz dostępne, bo tam jedna umiejętność mnie blokowała od dłuższej pory, ale teraz już powinniśmy wszystko wykonać, więc wspaniale. Dobra, więc w sumie w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Po raz kolejny będzie raczej dosyć krótszy, ale to było pierwsze sprawdzenie właśnie zatopionego portu. I tak zrobiłem nie za postępy. W kolejnym materiale chyba to drzewo Soma bym jeszcze sprawdził.
Odblokujemy sobie wtedy jakieś nowsze tereny. O właśnie, na przykład tędy mamy już nowe przejścia do odblokowania. Wcześniej było to niemożliwe do dokończenia, więc no zobaczymy. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić jaka sobie dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.